Ciężko było zmobilizować zawodników na to spotkanie? No jak widać, chyba nie. Chłopaki wiedzą, że każdy mecz jest dla nas ważny i mówię, fajnie, że potraktowali to poważnie. Szybko strzeliliśmy kilka bramek, dlatego grało nam się łatwiej. Wiadomo, do drugiej połowy można mieć troszeczkę pretensji, bo powinniśmy dobić przeciwnika, ale mówię, 7-0 też jest dobry wynik. Chyba każdy chciał strzelić gola, szczególnie w drugiej połowie. No tak jak mówię, tak to wyglądało z boku, ale mówię, no przy takim wyniku ciężko zapanować nad zawodnikami i mówię, tak jak pan powiedział, każdy chciał strzelić, ale mówię, 7-0 trzeba uszanować. Za kilka dni mecz się nawet, to już będzie zupełnie inne spotkanie, trudniejszy rywal, wymagający. Na pewno, oni do tej pory chyba poza nami, Stalą Rzeszów, są na trzecim miejscu w tej rundzie. Także na pewno będzie ciężki mecz, mają tam kilku niezłych zawodników, także... Wiemy coś o tym przeciwniku, ale tak jak pan powiedział, całkiem inny. Zostało jeszcze kilka spotkań, będziecie chcieli namieszać w czołówce, utrudnić? My gramy cały czas, tak jak mówiłem, przed sezonem. Dla nas jest każdy mecz jest najważniejszy, także że gramy w każdym meczu 3 punkty, a co będzie na koniec, to będziemy się zastanawiali na koniec. Na pewno szanse są, jak to się mówi, iluzoryczne, jeśli chodzi o awans, ale chcielibyśmy wskoczyć do 1-3. Odkąd Sokolenko dołączył do Motoru, jeszcze nie przegraliście. Czy ten zawodnik to jest 30% z tej drużyny, czy...? To znaczy, no tak wynika, tak? Przegraliśmy akurat z Wólczanką po żenującej pierwszej połowie i tak się to troszeczkę odbiło na tym zespole, ale później, mówię, z każdym meczem, generalnie w każdym meczu byliśmy lepszym zespołem. Czy to Zawiał, czy ze Stalą, że szkoda tych 4 punktów, bo mówię, do Wólczanki nie chcę wracać, ale mówię, na pewno daje dużo spokoju w obronie i dużo spokoju w całym zespole.